W tym wideo opowiem o wzajemnym uznawaniu świadectw offshore'owych dla pracowników platform wiertniczych na Morzu Północnym. Także jak jesteś takim pracownikiem, wybierasz się tam na Morze Północne popracować na offshore'y, no to to wideo ma jakiś dla Ciebie sens. No i wspólne memorandum paru organizacji związanych z wydobyciem ropy naftowej, taka tak zwana NOGEPA, OLF, NOGEPA holenderska, OLF norweskie oraz UK Gas and Oil, dawniej kiedyś UKOA. No, stwierdzają oni, że certyfikaty są wzajemnie uznawane pod warunkiem, że zgodne są co do wykonywanego zajęcia przez danego pracownika offshore'owego. Ostatnie, że tak powiem, takie memorandum czy uznanie tych certyfikatów, o ile pamiętam, jest 6 grudnia 2012 roku. Natomiast w ten sposób ja, mając takie uprawnienia dla lekarzy UK Gas and Oil, które nabyłem właśnie na kursie takim treningowym w Aberdeen w 2013 roku, i od tego 2013 roku mogę wystawiać świadectwa, które właśnie też będą uznawane przez Holendrów i Norwegów, czyli NOGEPA i OLF. Chyba się teraz tam coś tam w nazwie zmieniło. Jaki z Ciebie kolejny wniosek, jeżeli mieszkasz niedaleko Wrocławia lub mieszkasz dalej od Wrocławia, ale nie chce Ci się jechać cały dzień nad morze i cały dzień wracać, aby tylko się przebadać. Oczywiście serdecznie zapraszam Cię do mojej przychodni medycyny pracy na Żernickiej 215. Dojazd jest naprawdę bardzo dobry. Firma moja jest tuż przy autostradowej obwodnicy Wrocławia. Musisz po prostu zjechać albo na port lotniczy, albo jest następny zjazd, tak zwany stadion, prawda, na którym tam Polacy chyba grali z Czechami, o ile pamiętam. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, Certified Doctor for UK Gas and Oil. I jeszcze druga uwaga, ponieważ w skład badań wchodzi analiza moczu, krwi, morfologia z poziomem cukru, no czasami RTG klatki piersiowej, no, warto to zrobić u siebie na miejscu zamieszkania, bo u mnie też możesz zrobić, no ale ten wynik nie będzie za 5 minut, tylko będzie dopiero tam po południu. Czyli można to zrobić u siebie, ale skontaktuj się ze mną mailowo lekarz@krasnicki.com.pl. Powtarzam, lekarz@krasnicki.com.pl. No i uzgodnimy sobie dogodny dla Ciebie termin. No tak, aby wszystko było szybko, sprawnie na temat, czyli po prostu przyjeżdżasz, pokazujesz wyniki, jesteś badany, tam audiometria, spirometria i tam jakieś inne rzeczy, żeby to wszystko było w trakcie jednej wizyty lekarskiej. Także jeszcze raz, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, moja przychodnia mieści się na ulicy Żernickiej 215.